Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Cuddly Magazine i witam Was w kolejnym odcinku z gry The Sims Mobile. Powiem Wam tak, była aktualizacja we wtorek o północy, coś takiego. I już Wam za chwilę czytam, jakie nowości dodali. O, co nowego, dobra, czytam Wam, co nowego, to jest oczywiście na sklepie Play. Susu nadszedł drugi sezon festiwalu Simów, a wraz z nim uroczy Yamahan, który przynosi ze sobą ze wzgórza Neptuna nowe ulepszenia oraz czar Japonii. Więc co? Drugi sezon się rozpoczyna. I tak, spodobają Ci się także nowy szablon domu, a w nim kwitnące wiśnie i barwne sadzawki. Pogoń za magicznym skarbem podczas poszukiwania skarbów, czarująca nowoczesność do wygrania wspaniałe elementy, czyli tutaj po prostu poszukiwania skarbów będą. I duma znoszenia naszych wyjątkowych strojów imprezowych oraz tęczowych zestawów. Więc jakieś tutaj nowe stroje dodają. I tutaj jeszcze obserwuj The Sims Mobile na Twitterze. Więc takie tutaj nowości. Ja jestem ciekawa, jak właśnie wygląda tutaj nasz karnecik. Drugi sezon festiwalu Simów, zobaczymy. Jak widzicie, pobiera mi się The Sims Mobile i jeszcze tylko 400 mega. I wchodzę do gierki i pokazuję Wam, bo jeszcze nie wchodziłam. I jestem ciekawa, jak to wygląda. Okej, popatrzcie, już mi się pobrało. I wchodzimy do gierki. Mamy rano. Witaj ponownie. Dzisiaj nie wchodziłam, już jest 16. Okej, witamy na festiwalu Simów. No to wiemy, o co tu chodzi. Ale patrzcie, jaki tutaj fajny ludek jest. Dobra, do dzieła. Nowe zadania codzienne, sezonowe. O, teraz mam sezonowe, bo. A nie. Tak, już dawno nie robiłam zadań sezonowych, bo całe już wszystkie wykonałam. I mogę? O, patrzcie. Festiwal Simów. Yamahan, odblokuj, a pojawi się w twoim mieście. Co za gość, dobra. Odbierzmy sobie 200 simoleonów. Ej, całkiem ciekawe rzeczy. Serio, fajnie to wygląda. To? Ciało. Okej. Okay. Tak wygląda karnet. I powiem wam, że całkiem ładnie. Dobra, patrzymy, tutaj jest jakieś drzewko. I też ładne. Kurteczka. Idziemy, idziemy. Tu nie wiem, co to jest. Drzwi. Tutaj mamy dom Yamahana. Możemy sobie go obejrzeć, więc obejrzmy. Tak wygląda dom. Wow. Wow. Powiem wam, że naprawdę wow. Tak, to się prezentuje w takim stylu chińskim. Oj, patrzcie, jak to wygląda. Powiem wam, że serio ciekawie. Ciekawie, dobra, wychodzimy. Ja, jak wiecie, nie kupuję karnetu. Nie kupuję karnetu, bo wiecie, ile to kosztuje. O kurde! No 50 zł albo 90. Za chwilę zobaczymy, czym to się różni. I później jest jeszcze takie japońskie trofeum, a za darmowy mamy tabliczkę z autografem. Tak jak w sumie w poprzednim sezonie. Tutaj mamy teraz na górze Witaj Japonio, kończy się za no, za 49 dni i 6 godzin. I tak, tutaj Witaj Japonio, przepustka festiwalowa, to jest szablon, postać, plus 10 elementów ubioru, 450 plus gotówki, 20 tysięcy, przewaga i wiele więcej. A tutaj mamy przepustka festiwalowa plus, czyli przeskakujemy 15 poziomów, a wszystko jest takie same, tylko kupujemy jakby 15 poziomów.
spoko. Naprawdę fajnie to wygląda. Przyciszę sobie. Serio, ładnie, ładnie to wygląda. Dobra. No i co? I to wszystko chyba, tak? Pokażcie mi miasto. Nie te miasto. To miasto. Nie, tutaj się nic nie zmieniło. No to tylko, jak wiecie, nowy karnet, więc takiego jakiegoś dużego szału nie ma. Dobra, odbiorę sobie to. Wcześniej nie wchodziłam do gry bez was, żeby na przykład, nie wiem, coś by tutaj takiego ciekawego było. Ale jak widać, nic specjalnego nie ma. Teraz tutaj sobie odbieram nagrody. Okej, okej. I on tutaj ma dwie zwykłe sesje ćwiczeniowe. Boże, nie. Dobra, dawaj. Dwie zwykłe sesje. Możecie dać znać, czy ktoś w ogóle z was kupuje karnet. Dajcie znać w komentarzach. Dobra. Dajcie znać w ogóle, jak tam u was w The Sims Mobile. Czy coś się dzieje takiego ciekawego. I jeszcze przypomnę wam, że odcinki się pojawiają co tydzień w czwartek o 16:15, więc jakby ktoś nie pamiętał, myślę, że większość z was wie, że właśnie odcinki są co tydzień. Dobra, to chodźmy może do miasta, zobaczmy, czy coś jest takiego. Okej. Czas zacząć uroczystości. Świętuj na festiwalu Simów. Zobaczmy, to jest po angielsku. Dobra, Yamahan jest w mieście i jest gotowy na imprezkę. Weź udział w drugim sezonie festiwalu Simów i wygraj nowe, ekskluzywne nagrody. Co jest pod kostiumem? Tutaj też jest oczywiście festiwalowy Pass Plus, to chyba jest jakaś taka nowa rzecz. I Yamahan Designer Home, więc no, takie rzeczy jasne. A i tutaj jest reklama przepustka festiwalowa Plus. Okej. Mój godzik jest tutaj, więc jak ktoś mnie nie ma jeszcze w znajomych, a chciałby być, to musi zostawić subskrypcję i dodać mnie do znajomych. Dobra, i mamy tutaj zadanie wykonane. Wykorzystaj 100 energii. Więc takie tutaj sobie oczywiście będę robić zadanka. Karnecik, tak, więc dajcie znać, czy go kupujecie. Odcinek jest w sumie krótki, ale myślę, że to wam nie będzie przeszkadzać. No i co, ja się z wami żegnam. Widzę się z wami oczywiście za tydzień, a w niedzielę zapraszam was na odcinek z gierki takiej survivalowej, więc zapraszam, już pierwszy odcinek był ostatnio w niedzielę, więc też koniecznie wpadnijcie. No i co, myślę, że odcinek wam się podobał. Widzimy się w kolejnych i do zobaczenia. Pa, pa!